powiedzieć. Właśnie wszyscy musieli zwolnić, bo wielbłądy przechodziły na drugą stronę. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Ślicznie, warto było. No warto było. Tak to wygląda. Edwardowi się tak podobało to drzewo, tak się... Zaraz tam pójdziemy na górę. Chcesz jeszcze raz dotknąć drzewka? Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me baby, got me hooked on you once again. Starze oszaleli. Weszliśmy do sklepu z rzeczami dla dzieci, bo cały czas, słuchajcie, szukamy tej czapeczki UV. Czapeczki UV nie ma, ale jest tutaj tyle super rzeczy i ciuszków, że właśnie kupujemy Edwardowi piżamkę na przykład taką. I my weszliśmy tutaj i oszaleliśmy. Super jest, że jest po angielsku. Ja bym chciał może sobie ją kupić. Jest mieć nam te walizki, kochanie. Właśnie trafiliśmy na... Wzywanie do modlitwy. Galerii. Z galerii handlowej, dokładnie. O! Przed chwilą wyszliśmy i pikało, dokładnie. I zapytałam się pana... Co robić? Co robić, bo pika, on powiedział nic, idź. Ale śmieszne, że jesteś w galerii i w galerii normalnie jest nawoływanie do modlitwy. No. Niesamowite. W resorcie nie ma czegoś takiego. W ogóle najbliższy mecz od resortu jest naprawdę daleko, daleko. Tak, to prawda. A tutaj jesteśmy jednak... w punkcie kulminacyjnym życia. Wchodzimy do chińskiego sklepu, słuchajcie. Hello. Hello. Tu jest wszystko. Może czapeczka też będzie. Powiem wam, że nie spodziewałam się, że to będzie takie trudne. Teraz tak kminimy, że to może dlatego, że jest zima. I generalnie tutaj nawet są rękawiczki, słuchajcie. Byliśmy tu czy nie? Dobra, no sprawdźmy jeszcze to miejsce. Jak zapytałam pana o czapkę dla dziecka na plaży do opalania UV, to skierował mnie tutaj. Dobra, jedziemy. No niestety tego nie kupimy. Widzicie to? To są nasze pajacyki. Pan nas bardzo przeprosił, sprawdził kamery. Na kamerach było widać, że pan nam policzył. Tak, bo my podaliśmy panu godzinę, bo mieliśmy na telefonach, o której płaciliśmy. Także właśnie powiem super, wam... w rewolucie, że na rewolucie macie dokładną godzinę i nawet słuchajcie, na mapie jest pokazane, gdzie płaciliście. No to jest fajne. Jakbyśmy płacili normalnie Apple Payem z naszego konta, to by tego nie było widać. No właśnie, a tam jest nawet mapka. Ja trzeba mi dobrze patrzeć, gdzie Ewcia zapłaciła, bo nie wiem, o co chodzi. A tutaj widzę, a galeria Muciny. A dobra, dobra. Albo galeria Mokotu. No znaczy, że tam było. Po śladach, po wejściu widzę. Jestem detektywi z TikToka, to mój mąż to jest detektyw. Moich wydatków. No, tak czy siak, słuchajcie, mamy nasze bodziaki. Pan był przemiły. W ogóle tutaj to są wszyscy tak mili i pomocni, że no, naprawdę to jest coś niesamowitego. Kupiliśmy. Nie pokazujmy co. Nie? Nie. Nawet pokażmy, no czemu nie? No dobra. Kupiliśmy pierwszą rzecz. Do nowego domu. Piękne to jest. No do sałaty. Do sałaty. Bardzo ładne. Nakładania sałaty. Do takiej pięknej misy białej na przykład. No. Szklanej zwykłej. I coś takiego. No. Super to będzie wyglądać. Mhm. Nowego domu jeszcze nie ma, ale łyżki do ale sałatki są. Ważne, żeby od czegoś zacząć. Wracamy. Udało nam się. Misja zakończona sukcesem. Ja ci mówiłam od razu, że będzie super. A mi nawet się tak szczerze mówiąc jakoś bardzo nie chciało tutaj przyjeżdżać, ale stwierdziliśmy, że stówka piechotą nie chodzi. Kremik sobie kupię do opalania. Chodź. Ja to lubię, takie kosmetyczne sklepy. Hello! Ja bym coś zwariowała. To jest super. Ja bym ciągle tutaj kupowała jakieś kosmetyki. A w ogóle to te oleje są bardzo tanie tutaj. Idziemy! Bum! Przyjechaliśmy na bazar i jesteśmy w szoku. Co tu się dzieje? Zobaczcie, w ogóle my jesteśmy tutaj. Tutaj się dzieje wszystko, a tutaj już jest plaża. Ludzie przyjeżdżają na zachody, bo mają lepsze zębka na bazie, widzisz? A i ludzie tu przyjeżdżają na zachody słońca. Krzesełka są tam rozstawione. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na mieście. Daj, kochanie. Zostawiłam tutaj komputer, bo renderuje mi się film. Ale w samochodach tutejsze krzyby są tak przyciemnione, że nie widać absolutnie nic. A poza tym jestem przekonana, że nikt by mi tego komputera nie ukradł, nawet jakby go było widać. Zamykamy furę i lecimy. Jesteśmy generalnie na mieście, powiedziałabym.
knajpeczki tutaj po lewej stronie, kawiarnie, sklepy, jakieś wesołe miasteczko. Nie do końca wiemy, gdzie ten bazar, ale Jura, on jest chyba tutaj. No tutaj było znaki, wszystkie pokazywały, że tutaj. Wszystkie znaki pokazywały, że tutaj, dokładnie. W końcu tu dotarliśmy i w końcu wszystko ale się świeci. Ale ten Madonek ładnie wygląda. Bardzo ładnie, chyba będziemy tu coś jeść, no co? No tak, dopóki nie zjesz na mieście, to się nie przekonasz, dokładnie. Bo jednak kuchnia to jest przede wszystkim, no. Kurde, ale się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. Super tu jest. W prawo skarbu jest wejście. Tak? No. O, matko, Ghost House. No, powiem wam tak. No nie wszedłbym do tego. No nie odważyłabym się chyba tu wejść do tego Ghost House'u. Zobaczcie, jakie kolory. Wow. Robi to wrażenie na żywo, naprawdę. Błyskotki, kolory. Pięknie. A my no nie. Oni bardzo lubią dzieci, co? Bardzo. Szczególnie to jakiś Edward, to nie wiem. On przez to, że jest blondynkiem trochę, ma niebieskie oczy, to on strasznie ich przyciąga do siebie. Tak, oni zawsze zwracają na niego uwagę. Tym, tylko Damaskus. Damaskus. Serio, from Syria. Sahla, nie, Sahla. Tym, Turkish, Stambul, Sahla. Syria, Damaskus, Sahla. Thank you. Słówko, pyszne. Co to jest? Też byś chciał to spróbować, ale niestety chyba nie może, bo to podejrzewam, że jest bardzo słodkie. Pachnie kardamonem. Mhm. Mleczko. This is delicious. Number one, nada. Fresh. No. Ale już smakuje. Thank you. A to jest chyba ciecierzyca. Dziś? Tak, pan nam tutaj robi właśnie kawusię. I ona się zaraz zagotuje, pan będzie ładnie ją przelewać. Za takie dwie kawki i ciasteczka maślane zapłaciliśmy jednego reala. 10 zł. 10 zł około. Pan był przemiły, chętny w ogóle do nagrywania, opowiadał nam o sobie, o tym skąd jest i tak dalej. Przepraszam was z góry za jakość, ale jest ciemno. A ja nagrywam iPhone'em. Słuchajcie, mieliśmy przed chwilą taką sytuację, że usiedliśmy na ogródku w restauracji i podszedł do nas pan kelner i powiedział do mnie, że to jest miejsce dla mężczyzn, że jeżeli chciałabym usiąść, to tu są takie miejsca rodzinne na górze, ale że jeżeli chcę tutaj zostać, to oni są z tym okej, mogę tu zostać. To było bardzo miłe, pan powiedział do mnie to w ogóle w taki bardzo serdeczny bardzo sposób. Oczywiście poszliśmy na górę, no bo wiecie, dostosowujemy się do danego kraju. Tutaj są takie zasady. Też nie chciałam, żeby ci panowie czuli się w mojej obecności niekomfortowo po prostu, no bo sobie jedli kolację. Także przyszliśmy sobie tutaj na górę, gdzie są miejsca rodzinne i tutaj właściwie siedzą same kobiety. Jurka, tu jesteś jednym facetem. To było bardzo miłe, że pan powiedział, że mimo to mogę zostać w tym miejscu, jeżeli mam ochotę, bo on jest z tym okej. Okay. Jakby, że jakby nie zmuszają turystów do tego, żeby się stosowali do ich zasad. Tak. A zobaczcie, jak to miejsce wygląda pięknie w środku. O Jezu, ile tu jest słodyczy pysznych. O! Lody. Zobaczcie, jaki creme brulee. Dobrze to wszystko wygląda. Bardzo dobrze to wszystko wygląda. Przyszła pierwsza rzecz. To jest ten mix. 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 Ten mix. Pomyj. Pyszne. Taka bułka z takim suszonym pomidorem. Taka papryka, bakłażan tam jest. To wygląda, moi drodzy, tak. Muszę tutaj trzymać drugą ręką otwartą. To słuchajcie, wygląda tak i jest naprawdę dobre. Dowiedzieliśmy się też ostatnio, że waluta omańska jest drugą, tak? Mhm. Drugą najmocniejszą walutą na świecie. Pierwszym jest dirham kuwejcki. Herbatka, turecka herbatka, to jest bardzo w ogóle popularna. Do herbatki dostałam jakieś ciasteczko, cytrynę i to jest kwiatek w jakimś, nie wiem, chyba w wodzie po prostu, nie wiem. Ciasteczko. Ciasteczko wygląda tak. Smakuje jak takie zwykłe, kruche ciastko, ale myślę, że do tej herbatki wjedzie dobrze. I przyszedł nasz Lama Jun. Wygląda rewelacyjnie. Zjemy, słuchajcie, i spadamy, bo Edulek jest bardzo śpiący już. Trochę nam się wszystko dzisiaj przedłużyło. Chcieliśmy w ogóle jeszcze zobaczyć kadzidła i kawy, ale no nie będziemy już go przeciągać, także zjemy i lecimy do hotelu. Zupełnie inny posmak mięsny niż nigdy czegoś takiego nie jadłam. Mi się wydaje, że to baranina. Wcześniej jedliśmy wołowinkę, a teraz jest to baranina. Słuchajcie, zapłaciliśmy 111 zł. Czy dużo, czy mało? Wydaje nam się, że dużo, bo wydaje mi się, że za 20
parę euro na przykład we Włoszech, to już możesz sobie porządnie zjeść. A to my zjedliśmy dwie przekąski, herbatkę. No wiesz, biorąc pod uwagę, jak oni mają mocną walutę, no, to dla nas tu będzie trochę drożej. No tak, na pewno. Jest tutaj najdrożej ze wszystkich krajów, jakich byliśmy? Nie, na pewno nie. Nie jest, nie? Dobra, pędzimy do auta i wracamy jeszcze na krewetki do naszego restauracji. Co? Ja już pas, ja się tak najadłam. A ja mam ochotę na krewetki. Ja jem jakieś dziwne, czy ja dojadam ci cały dzień po Edwardzie, więc... No. No i moi drodzy, wracamy do domu, idziemy się dopakować i dzisiaj już będziemy w Polsce. Mamy w ogóle super godzinę lotów i jesteśmy na lotnisku w Omanie. Zobaczcie, jaka ładna kawiarnia. Pędzimy standardowo na business lunch. Zobaczymy, jak tutaj jest. Powiem wam, że lotnisko jest takie bardzo czyste i fajne, ale jest tu bardzo drogo również. Także myślę, że opłacalny deal to będzie przyjść tutaj. Jest to chyba jeden z ładniejszych saloników, w jakim byliśmy. Jest tutaj naprawdę sporo. O mój Boże, są świeże owoce. Cudownie, jest super jedzenie. Myszka, zobacz. Warzywa, pasta. Wszystko. Jestem szczęśliwa. Kawusia, dobra. I arabska kawusia. I zobaczcie na to. Sala zabaw dla dzieci. Edek ma chillery. Wygodnie ci jest, tak? Edek myślał, że już nie zje arbuza, a tu proszę bardzo. Jakie zaskoczenie. Całą buzię masz w tym arbuzie. No to moi drodzy, zaczynamy od owoców. Są naprawdę fajne owocki. Słuchajcie, Edzio po chwili już jest w sali zabaw. Wszystko jest dla niego interesujące, bo wszystko to jest coś innego niż to, co ma w domu. Moi kochani, ja już się witam z wami z domu. To był ostatni vlog z Omanu. Trochę był chaotyczny i pewnie jakoś nie była najlepsza. Dźwięk tak samo, bo wszystko nagrywałam telefonem, ale na tym wyjeździe miałam taką po prostu zasadę, że jak tylko mogę, to nagrywam. Także często te materiały mogły nie mieć jakiegoś, wiecie, ładu i składu. Po prostu nie zawsze mi się udawało, wiecie, tak pięknie poprowadzić tego vloga i tak dalej. Ale mam nadzieję, że nadal trochę wam tego Omanu pokazaliśmy razem, tego takiego poza kurortem. Uważam, że warto, naprawdę warto zobaczyć Oman nie tylko w hotelu, ale również poza nim. I bardzo, bardzo wam polecam. Ja uważam, że mając małe dziecko, tak mało jak Edzio, albo mniejsze, no najwygodniej po prostu jest wypożyczyć sobie auto, a nie dostosowywać się do innych, dlatego że wtedy możecie dostosować cały wasz dzień do drzemek, posiłków i tak dalej. Oczywiście można sobie skorzystać z takiej wycieczki zorganizowanej w hotelu czy przez biuro, z którym lecicie, ale my z tego nigdy nie korzystaliśmy, prawdę mówiąc. Tym bardziej nie korzystamy z tego właśnie teraz, no bo jednak najważniejszy jest dla nas komfort po prostu Edzia i dostosowujemy wszystko pod niego. Także w ogóle to nasze zwiedzanie, odkąd jesteśmy we trójkę, jest zupełnie inne, ale szczerze mówiąc, mi się niezwykle podoba to, jak on reaguje na różne nowe rzeczy i tak dalej. I wiem, że być może dla was w odbiorze to jest zupełnie coś innego, bo jednak te vlogi podróżnicze z dzieckiem znacząco różnią się od tych, które na przykład nagrywaliśmy kiedyś z Tajlandii. Ale mam nadzieję, że takimi materiałami pokażę wam też mamom i rodzicom, że po prostu warto jest zwiedzać z dzieckiem, jeżeli masz czego bać. I myślę, że właśnie najłatwiej jest wtedy wypożyczyć sobie auto. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby mieć AirAlo. Dzięki temu zawsze będziecie mieć internet i my na przykład ze wszystkich map korzystaliśmy właśnie dzięki AirAlo, czy sprawdzaliśmy sobie na bieżąco jakieś rzeczy w internecie, jak gdzieś jeździliśmy i coś na przykład zobaczyliśmy, co nas zaciekawiło, to właśnie wpisywaliśmy sobie od razu w Google, co to jest. Słuchajcie, lot, ponieważ lotu w ogóle nie nagrywałam, dlatego że mieliśmy bardzo dużo rzeczy, było późno i po prostu już nie było jak, nie było ręki, żeby nagrywać i żeby z tego robić jeszcze materiał, ale jeżeli chodzi o sam lot, to minął nam on naprawdę super. Chyba nawet fajniej niż... chociaż tamten też był super. No po prostu w ogóle ten lot i w jedną i w drugą stronę to był hit.
Nawet słuchajcie, teraz jak wracaliśmy, udało nam się wszystkim przespać. I powiem wam, że poznaliśmy w samolocie Kubę. Kuba miał 47 lat i powiedział nam, że jeszcze nigdy nie siedział obok Bobasa w samolocie. I widziałam jego przerażoną minę, jak on siedział, a ja przyszłam z Edziem na rękach i zobaczyłam tylko takie przerażenie w jego oczach. Finalnie naprawdę super nam się rozmawiało w samolocie i w ogóle też fajnie się złożyło, że siedzieliśmy obok Kuby, bo okazał nam takie totalne zrozumienie i wielokrotnie, czy wstał, czy pytał się, czy nam pomóc, czy coś podać. I zupełnie nie czułam się ja niekomfortowo, że cały czas muszę kogoś przepraszać, bo muszę wstać. Często tak jest. Niestety w ogóle, słuchajcie, w linii Enter Air nie da się dokupić miejsca dla dziecka, bo my chcieliśmy teraz Edziowi wykupić jego miejsce, ale niestety to nie było możliwe. Nam udało się nawet zasnąć, także lot nam przebiegł totalnie bezproblemowo. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, moje przemyślenie, że naprawdę doceniam to teraz, że Edzie tak super wszędzie zasypia. Uważam, że to jest w dużej mierze nasza zasługa, że zawsze tak bardzo pilnowaliśmy tej rutyny, że jak w ogóle był mniejszy, to zawsze o tej 19:00 my już byliśmy w hotelu, nigdzie nie wychodziliśmy. On zawsze miał te swoje takie elementy rutyny. Także teraz, nawet jeżeli nie ma tych elementów, jesteśmy w samolocie, ale już wybija ta godzina, gasną światła, bo akurat w samolocie dokładnie zgasili światła o 19:30. To po prostu Edzio wie, że idziemy spać i niezależnie już od tego, gdzie jesteśmy, on po prostu idzie spać. Powiedziałam mu oczywiście słowa klucz, miałam ze sobą jego kocyk, jego kaczuszkę, także czuł po prostu zapach taki, wiecie, swojego domu. No i naprawdę było super, bo udało nam się na 3 godziny zasnąć, także tak naprawdę pierwsze 3 godziny to, wiecie, coś tam zjedliśmy, pobawiliśmy się i tak dalej. No a potem już spaliśmy i obudziliśmy się w Warszawie. Co więcej, słuchajcie, obyło się również bez jetlaga, mimo tego, że to są 3 godziny różnicy i chyba następnego dnia, jak wróciliśmy, to słuchajcie, Edzie nam poszedł spać na sen nocno o 15:30, no bo to już było 18:30 w Omanie, a że miał trochę, wiecie, nieprzespane, no bo wiadomo, taksówka, dom i tak dalej. My, słuchajcie, postanowiliśmy go obudzić, co nie było takie proste, ale obudziliśmy go i był jeszcze 2 godziny aktywny i dopiero poszedł spać i jakoś tak przez to, że go wybudziliśmy i potem go normalnie położyliśmy spać o tej godzinie, o której zawsze chodzi spać, to właściwie to wszystko trwało jeden dzień i już się przestawił na nasz polski czas, także naprawdę spoko, że tak wszystko wyszło. No i w przypływie tego, że już, słuchajcie, mamy pierwsze koty za płoty, pierwszy daleki lot, pierwsza dalsza destynacja i trochę dłuższa, no to odważyliśmy się i lecimy w nieznane. Taki prezent z okazji Jurija urodzin ode mnie dla niego. Lecimy tym razem już naprawdę daleko, bo do Azji. Zaplanowaliśmy sobie taką naszą podróż, o której marzyliśmy. Wiem, że to było wielkie marzenie Jurija, więc stwierdziłam, że zamiast rzeczy materialnych po prostu w prezencie dostał bilety lotnicze i naprawdę zrobimy taką bardzo, bardzo dużą, fajną podróż na własną rękę do zupełnie nowego dla nas miejsca, także nie mogę się doczekać, ale to wszystko, słuchajcie, dopiero po wakacjach, także jeszcze mamy bardzo dużo czasu, ale po prostu kupiłam już te bilety w prezencie, także już mamy taką daleką podróż zaplanowaną. Ja myślę, że do tego czasu to my już będziemy tak po prostu obcykani we wszystkim w takiej podróży z dzieckiem, że naprawdę z każdej podróży my jesteśmy coraz mądrzejsi, jakieś doświadczenia, o to co zabrać i tak dalej. Ja w ogóle zamierzam to wszystko sobie rozpisać, zapisać, bo ja od was dostaję tak często prośby o listę, co wziąć ze sobą na taki wyjazd i tak dalej, a ja cały czas update'uję tę listę, bo to jest, wiadomo, zależne od wieku dziecka, zupełnie inny jeszcze Bramek, choć był taki malutki, jeszcze na przykład nie jadł, tylko pił mleczko, a zupełnie inaczej jest teraz i mam wrażenie, że im Edzie jest starszy, tym jest fajniej, bo po prostu już nie trzeba zawierać aż tak dużo rzeczy i ta moja lista się chyba robi coraz krótsza. Ale postaram się to wszystko jakoś pozbierać w całość i gdzieś to wam udostępnić, tak żebyście mogły wy też z tego skorzystać, bo myślę, że gdzieś tam to moje doświadczenie jest naprawdę cenne. Dla mnie samej teraz jest cenne, bo z każdą kolejną podróżą po prostu mam taki już luz i nawet teraz właśnie nasza podróż do Azji, a lecimy w zupełnie nowe miejsca, też wiem, że nie będę się stresować, bo już po prostu wiem, że mało co może mnie zaskoczyć. Moi kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Wracam do was już we wtorek z weekly vlogiem, a następnie przygotowałam dla was dwa odcinki już bardziej ciuchowo-modowe, także
Dla osób, którzy lubią vlogi, będzie we wtorek. Dla osób, które szukają troszeczkę inspiracji, będę mieć również coś dla Was. A teraz bardzo Wam dziękuję za oglądanie, buziaczki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!